Warszawa przy poniedziałku, 4. W Stanach, gdzie tak naprawdę być może ta świadomość jest trochę mniejsza, zaznaczam, być może. I cóż, no i chyba tyle, tak na bieżąco, na gorąco. Dziękuję panie Mariuszu, za słowa komentarza serdecznie. Pana pozdrawiam i życzę miłego dnia. Zresztą tego życzę wszystkim słuchaczom, wszystkim, którzy w tej chwili słuchają Radia Maryja. Drodzy słuchacze, a teraz niech mi będzie miło podziękować wszystkim ofiarodawcom. Wiemy, Radio Maryja prawie 25 lat utrzymuje się z ofiar wiernych słuchaczy Radia Maryja, z ofiar tych, którzy wierzą, że jeżeli ja nie dam swojego wkładu, to może przyjść taki dzień, kiedy radio może zamilknąć. Dzięki Państwa ofiarom Radio Maryja wciąż dociera do Polaków, którzy mieszkają na całym świecie. Losowo wybrałem niektórych. Pozwólcie Państwo, że wymienię. Może ktoś z Państwa będzie miał to szczęście usłyszeć własne imię i nazwisko. Uwaga, Kraśnik-Lubelski. Dziękujemy pani Janinie Tyzo, Krobia, pani Józefie Nowackiej z Krosna, Tadeuszowi Długoszowi, Annie Jaworskiej, Mikosz Barbarze, Stanisławowi i Wiktorii, Wandzie Tkaczek z Krosna Orzeńskiego, Kazimierzowi Stuczyńskiemu i państwu Irenie i Marianowi Szwedom. Krościenka nad Dunajcem, dziękujemy Janinie Kozielec z Krotoszyna, Mirosławie Nogajewskiej, Krystynie Olejnickiej z Krynicy, Danucie Teresie Kaczarowskiej i Annie Kurz z Krynki, Helenie Bąbrych z Krzymowa, Andrzejowi Henrykowi Dąbrowskiemu z Krzyszkowic, Dorocie i Markowi Tondera z Krzyżanowa, Helenie Maliszewskiej z Ksawerowa, Helenie Adach z Kulesz Kościelnych, Stefanii Dąbrowskiej z Kutna, Krystynie Gut, Jadwice Kotarskiej i członkom parafii świętego Michała Archanioła z Kwizynia, Teresie Hermaszewskiej i Marii Wielgosz z Lasek Ząbkowickich, Lasek koło Ząbkowic, przepraszam, Śląskich, Stanisławie Jaworskiej, z Legionowa Wandzie Arcman, Teresie Piotrowi Jakubiakom, Elżbiecie Jadwidze Morawskiej, Danucie Irenie Józefowi Nowotnikom, Annie Taczanowskiej Chmielowiec, Halinie Kazimierze Wojciechowskiej, Henryce i Grzegorzowi Zawilskim, z Legnicy Waldemarowi Gadowskiemu, Annie Kalika, Stanisławie i Bronisławowi Kurowskim, Tadeuszowi Rosiak i dalej z Leska, z Władysławowi Mieczysławowi Bąk, z księdzu Stanisławowi Fedakowi, panu Alojzemu i Antoninie Kłak, dalej Zofii, Marioli, Roman, Walentynie i Sabinie Szymankiewicz, z Leszna Górnego, Marii i Wiesławowi Stodulskim z Leśnicy Opolskiej, Janinie i Tadeuszowi Wojdyła i z Lewina Przeskiego Czesławie Barsiewicz. Oczywiście dziękując wszystkim ofiarodawcom, pragnę też podziękować piosenką. Także proszę Państwa, dzisiaj mamy 4 już lipca 2016. No wibracje takie w Warszawie, takie jakie są. Jak tu wyszłam, odprowadzam Dawidka, bo on jedzie do Bydgoszczy, to wiecie Państwo, same stresy, ale to w Warszawie, jak w tej, jako w Żebracznicy Wielkiej, oni sobie sami te stresy powodują. Tu z 507 wychodzi cała chmara. No, miałam wrażenie, że to jest 1 września, to przecież wakacje są. Ani do jednej szkoły nie jadą, ani do drugiej. A jak na godzinę, to było, proszę Państwa, 15 po 9,
po 9 z minutami to było, no to ludzie do pracy jadą o tej porze, no to kiedyś to na 7, na 8, prawda, a tu po 9. I teraz tak, chłopak jedzie do matki, do Bydgoszczy, bo i rentę, i to załatwić, i tamto. Nie ma nawodu, bo sobie tutaj drugi wyrabia, sobie podcina gałąź, na której siedzi, no ale to jest dziecko niepełnosprawne. Proszę Państwa, poza tym ten facet, u którego on tam przebywał, na Gagarina, trzyma jego telefon. Za telefon on zapłacił 300 zł, ale że ja mu załatwiłam jeszcze na kartę telefon większy, nowy, to tamten mu ten telefon trzyma i ten telefon on będzie dzisiaj usiłował w stresie odebrać, a przecież do matki do Bydgoszczy jedzie i nie ma czasu, w stresie. Tamten może mu nie będzie chciał. Ja mówię, słuchaj, jest szczyt NATO, zadzwoń na policję. Policja przyjedzie, będzie wiedziała. Po prostu jesteś gościem z Bydgoszczy, jedziesz do Bydgoszczy, proszę bardzo, oto bilet. Nie mogę, bo on mi nie chce oddać mojej własności telefonu, a teraz wiecie Państwo, telefon trzeba będzie rejestrować, nie będzie byle kto mógł trzymać cudzej własności, bo przecież z telefonu to można zadzwonić, z telefonu to się różne akcje robi. Teraz Państwo zobaczą, że ci Arabowie bardzo dobrze w internecie się poruszają, znają się na tym. I choćby to jest też przyczyną wielkiej uwagi i ostrożności. No to policja szybko przyjedzie, będą wiedzieli, co faceta do aresztu. Ale Państwo zobaczą, no a jak to? To jest kradzież, zabrał, nie chce oddać telefonu, czyli własności. Musi się poczuwać facet tam 35 czy ile tam letni. Nie znam go dokładnie, ale wiem, gdzie jeździ. Jeszcze mówię, pojedź z Pawłem i jak co, niech Paweł stoi, a ty od razu z klatki dzwoń na pogotowie policji. Proszę czekać, 112-997 Warszawa. No i faceta za dupę wezmą, ale Państwo zobaczą, jakie to chamstwo w tej Warszawie, jak tym dziadom wszystkiego mało się ustawili przed Unią Europejską, dobrze, żebrać. Teraz ta linia Mysia i ci, co jeszcze przy okazji rozkradli te miliardy, umieścili w rajach podatkowych, to jeszcze, proszę Państwa, są wściekli, że ta linia Mysia, a Unia Europejska może zablokować pieniądze, że dalszej dostawy nie będzie. Także Państwo zobaczą, z tej pazerności, z tej chciwości, ja to tylko dałam taki przykład, że ten Dawidek był jako gość z Bydgoszczy, gdzie? No przecież nie w Anglo-Ameryce Białystok, tylko tu w Warszawie, u Moherów. Czy Państwo sobie wyobrażacie, żeby takie coś miało miejsce w Białymstoku, gdzie mnóstwo ludzi prawosławnych mieszka, ludzi prawych, tam jest dopiero Prawo i Sprawiedliwość. A tu jakiś diabli, awatar, jakaś cząstka prawa, podczas gdy jak ktoś domaga się swojego, zrobi zdjęcie sądu na teres polskiej, już zauważyli, że ten film mógłby być, mówią delikatnie, nieodpowiedni. Wczoraj przeglądałam filmy w internecie, to tam chłopcy byli tacy, że nakręcili film, chłopaki nakręciły film i były to trzy filmy, jakieś tam zero, takie hasło, pół słowa, takie fajne te filmy, to z tych trzech filmów tylko jeden się ostał, no bo przy tamtych dwóch napisane, że ten film mógłby być nieodpowiedni. Ja potem patrzę, że i u mnie to samo. Parę tych, trzy takie filmy, że są jakby nieodpowiednie. No to już wiem, no chodziłam tam koło tej Teres Polskiej i piękne okolice, bo tam są stare, za sądem stare domy, bardzo piękne, co pokazuje cały charakter Pragi Południe, Moherowej Warszawy. A oni już zauważyli, że tam sądy są pokazywane. No to wiecie, sądy też mogą być celem różnych tych wygłupów. No nie wiem, ale po prostu parodia i żyjemy, no trudno, dzieje się, żyjemy w takim skandalu. Za skandalem miejsce ma, co ma, trudno. Polska sobie radę da, że alleluja i do przodu. Także wychodzę teraz na pocztę zapłacić za co nieco. Już. Dobrze jest. Radio Concita. Radio Concita. Tak FM Euro Concita. Barbie Baby Langstrom Extra.
pisania, też karteczki, bo może ktoś zapyta, czy wiecie, kto z naszej okolicy wybiera się do Częstochowy. Nie może nas zabraknąć. Chcemy ten moment szczególnie... Zalewski jeździł do Częstochowy. Już tu Zalewski jeździł do Częstochowy. My już mamy historię, znamy. Ja myślałam, że Zalewski to jest na pielgrzymce w ogóle z tą Maciąg swoją. Jeździł do niej, mówi, chodź na kawę. Ja mówię, słuchaj, ja nie mam czasu, tak kawę to ja mam w domu. Do tej Maciąg mnie ciągnął. Ja mówię, ją lubię, ale ona czasem taka, wiesz, przestraszona, że my odgadujemy. A więc Staszów i okolice, dzwonimy do pana Tadeusza. 604-492-696. Stare miasto koło Konina przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła organizowanej z pielgrzymka. Dzwonić możemy do pani Alicji i zgłaszać naszą chęć, nasze pragnienie wyjazdu na tę pielgrzymkę. Numer do pani Alicji 607-791-900. Powtarzam. Dla mieszkańców Starego Miasta koło Konina. Numer do pani Alicji 607-791-900. Stary Wiśnicz, parafia świętego Wojciecha. Zapisy u pana Marcina. Dzwonimy pod numer 536-601-081. Powtarzam, numer do pana Marcina ze Starego Wiśnicza. 536-601-081. Uwaga, Stargard, parafia Miłosierdzia Bożego. Można wyrazić swoje pragnienie i zapytać, czy są jeszcze miejsca do pani Urszuli. Pod numer dzwoniąc 667-232-486. Powtarzam, numer do pani Urszuli ze Stargardu. 667-232-486. Stoczek Łukowscy z parafii Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzwonimy do pani Krystyny pod numer 605-396-975. Powtarzam, numer do pani Krystyny 605-396-975. To jest prośba, aby dzwonić wieczorem. I idziemy dalej. Uwaga, Strumień. Tam przy parafii świętej Barbary organizowana jest pielgrzymka i zapisy w zakryście albo u pani Joli pod numerem 508-315-563. Powtarzam, numer do pani Joli 508-315-563. Uwaga, Strzelin. Dzwonimy do pani Teresy pod numer 71-392-12-11. Powtarzam, numer do pani Teresy 71-392-12-11. Uwaga, mieszkańcy Strzegomia i okolic. Tam organizowana jest pielgrzymka przy Bazylice Niszej świętych apostołów Piotra i Pawła. Możemy się zapisywać u pana Władysława, dzwoniąc pod numer 603-348-930. Także, proszę państwa, to się wszystko potwierdza, że takie społeczeństwo w Warszawie, pełno cwaniaków, złodziei, krętaczy. No i co tu się dziwić, że kultura wyprowadziła się do Wrocławia, w tym sensie, że proszę państwa, nie Warszawa, tylko Wrocław jest europejską stolicą kultury. No co tu się dziwić? Czemu tu się dziwić? A potem oni starają się i tu czasem na wernisażu i kanapeczek narobili i tu miłe i tu sympatyczni. Ja mówię, no to faryzejskie groby na pokaz, a jak się ten jad wyczuwa i ten smród wydobywający się od wewnątrz, no to o czym my tu mówimy? Pana Boga się nie oszuka. Powtarzam, numer do pani Lidii. Radio Kunci. Pana Boga się nie nabierz. 88.
Pana Boga się doszuka. No widzisz, a ten taki pan pod ręką wróciła. Słuchacze, prosimy bardzo. Niech, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Janina Szkoła Przyjaciół Radia Maria Zaleśnicy. Bardzo nam miło. Pragnę poinformować osoby niezdecydowane jeszcze, że są jeszcze wolne miejsca w autokarze za 25. spotkanie rodziny Radia Maria na Jasnej Górze w dniu 10 lipca. Pragnę zaprosić i proszę bardzo osoby, które jeszcze nie są zdecydowane, a autobus przejedzie przez te miejscowości jak Dąbrowa Oleśnicka, Dobroszyce, Stępień, Borowa Oleśnicka, Smardzów. Także jeżeli jeszcze chciałyby te osoby łączyć się z nami w pielgrzymce, to bardzo proszę. A zapisać się można na dyżurze koła w środę od 10 do 12 przy Kościele Świętej Trójcy w Oleśnicy i przy wyjściu z Bazyliki po każdej mszy świętej wieczornej oraz pod telefonem 71 798 92 81 u pani Janiny z Oleśnicy. Pozdrawiam ojca prowadzącego. Pani Janino, ja też pozdrawiam i dziękujemy pani i wszystkim, którzy organizują z takim poświęceniem, oddaniem tę pielgrzymkę już po raz 25 na Jasną Górę. Janina, umiera nie jedna Janina. Tu w Warszawie tych Janin jest na pęczki, Paradowska. Ale wiecie Państwo, to nie są Janiny z naszego kręgu, gdzieś z Anglo-Ameryki, Białystoku prawosławnych, bo prawosławny to by tak prędko człowieka nie okradł. O nie, raczej by przywitał go chlebem i solą, nakarmił, byłby gościnny. A tutaj w Warszawie to wiecie Państwo, ci, którzy mają, to nie dają. Ci, którzy mogą być gościnni, to nie są gościnni. A tylko tutaj nawet w radiu były takie wibracje ostatnio. O wysysaniu, o wyciąganiu pieniędzy z ludzi. No. Także jedźmy na wycieczkę. Ja to wybieram się na pocztę i choinki, tujki w parku Skaryszewskim. Przelecę się. Może jeszcze do biblioteki. Proszę Państwa, biblioteki Uniwersytetu. Organizować się jeszcze. Jeszcze mamy czas. Narodowej, do narodowej. Zachęcamy, bardzo zachęcamy. Pozdrawiamy serdecznie. Serdeczne pozdrowienia. Z Panem Bogiem. Choroba. Do tujki i stójki. Czyli przerwę robimy, proszę Państwa, przerwę na wycieczkę. Jest choroba, proszę Państwa, chorobą, wietrzyk, powietrze świeżutkie, a zdrowe, wspaniałym lekarstwem. Dzisiaj 4, jeszcze raz powtarzam, 4 już lipca 2016 roku. No i nie mamy czasu, jak to przy poniedziałku. Także te wszystkie krowy, co tutaj na drodze stoją, poprzepędzałam, no coś ja pytałam się wieczorem, kto wcześniej wychodzi, to o głupotach gadają, wiecie Państwo, jak to w tej Warszawie, moherowe, kołchozy, gada, ale o różnych gada i tak cały dzień, gada, a potem jak przyjdzie co do czego, to jeden drugiemu na drodze stoi, no, tu w Warszawie jeden na drugiego się ogląda i gapi się wtedy, kiedy nawet, no nie to, że nawet, ale wtedy, kiedy bezpośrednio nie zachodzi taka potrzeba. Ludzie są dokuczliwi, ludzie całkiem jak świnie, są niemili, nieprzyjaźni, niesympatyczni, w ogóle przeszkadzają sobie żyć. Co ja dzisiaj powiedziałam i ten von Lipski, kopyto na kopytę założyła,
na kopyto i leży. Ja mówię, jesteś gościem, ktoś ci tu dał kawał kąta, słyszałaś? I dzielnicowy słyszał, że jesteś tu po prostu z łaski, a zachowujesz się jak bydle, jakoby ci się coś tu należało. Załatwiłaś jedną rzecz, teraz myśl o następnej, a nie o swoich sprawach, interesach. Swoje interesy to można załatwiać, no, po drodze, ale nie to, żeby one ci przyćmiewały ci rzeczy najważniejsze. No, czasy faryzeuszy przypominają nam się. Czasy saduceuszy też tak było, proszę Państwa. Sprawy Boże, won, Jahwe, wyrzucili imię Boże, Jahwe, tetragram święty, co był naprawdę święty, bo to i innym kolorem pisano, litery odróżniające się, prawda? Tak jak to dzisiaj mówimy, druk, drukowane litery wielkie. Proszę Państwa, Jahwe zniknęło z Biblii, usunęli. Drugie przekazanie, co Państwo widzą też na załączonym obrazku. Tutaj. Drugie przekazanie zniknęło z Biblii. A dziesiąte podzielili na dwie części, że wyszło ani żadnych rzeczy, które jego jest. Ale ja powtarzam, no ale gdzie jest to drugie przekazanie? No gdzie ono jest? No. Także widzicie Państwo. Największe oszustwo wszechczasu to jest usunięcie imienia Bożego Jahwe z Biblii, no i te przekazania. A co tam dalej? To przecież wiadomo, że Bóg żadną nie jest trójcą, bo oni wpadli pogańskie bajki, proszę Państwa, w 325 roku, jak te już odstępcze systemy religijne zalogowały się u... To był człowiek, który nałożył śmierć i przyjął chrzest, też nie wynikało to z wiary. Konstantyn Wielki, sobór w Nicei. Zalogowały się w soborze w Nicei i jako mieszanka wielokulturowa, narodowa, raczej religijna mieszanka, od tamtego czasu już wierzy się w różne rzeczy. Bóg Słońce, tak samo jak kiedyś Izraelici, zamiast Jahwe Bogu cześć oddawać, a potem jak wyrzucili, kłaniali się Słońcu. 70 mężczyzn wyszło przed Słońcem, stanęło, kłaniało się Słońcu, a tyłem do świątyni. I mieli takie palemki w rękach przypominające męskie członki. No to przecież to wszystko w księdze Ezechiela jest opisane, że bezczelni I z Boga to było drwienie, pohańbienie prawdy. Nie była to zwykła jakaś kradzież czy coś, chociaż wiecie Państwo, każde przekazanie jest przestępstwem. Jedno przekazanie może być za wszystkie, zależy gdzie, co i jak, w którym momencie sytuacyjnym, w kontekście sytuacyjnym. Także to, co jest dzisiaj, to już tak głęboko weszło diablo, że u diabła satanesku Diaboleus. Ludzie się tak zalogowali dobrze, że oni nawet nie wiedzą, gdzie są. No bo tak, katoliczka na tematy Biblii, Słowa Bożego, z nią nie porozmawiasz, bo ona nawet nie wie, co to jest Słowo Boże. Natomiast ona będzie ci tłumaczyła z pamięci swoje wierszyki, powtarzała, bo ona jest urobiona. A że Bóg Trójcą, a że na świecie to jeszcze średniowiecznie, mówi zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Ale dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie weszła nauka o... życiu pozagrobowym, a prędzej strachy na lachy w postaci piekła, że tam ciebie będą podpalać, będą męczyć, dręczyć, prawda? Na zasadzie też, co weszło dodatkowo, dusza nieśmiertelna, podczas gdy duszą to jest człowiek. Człowiek, życie, powietrze, ziemia, woda, to do czego człowiek pragnie. Nawet człowiek nie ma świadomości tego, że coś traci po śmierci, no bo po śmierci już tam nic nie wierci. Zresztą Biblia to mówi. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił tutaj, gdzie powietrze, woda na ziemi, tu i teraz, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Ileż to razy ja nie czytałam tych słów ludziom, słów z Biblii, nie ma ani poznania. Inteligentni, myślący, zastanawiali się, no ale przecież dewota, jak ona jedną nogą już jest na tamtym świecie, żyje w strachu, tak jak Konstantyn Wielki, który na łożu śmierci przyjął chrzest. Jak to tam naprawdę było, to my nie dojdziemy, ale to i tak czy siak nie wynikało z wiary. My nawet nie wiemy dużo na temat Mieszka I i Chrztu Polskiego. Proszę Państwa, tak czy siak, wtedy jeszcze nie było w ogóle religii
prawosławnej. A dzisiaj w reklamie w Radiu Tok FM ona mówi, czy potrzebne nam są religie? Czy potrzebne nam już potrzebne, Państwo zobaczą. Wiadomo, że Babilon Wielki lada moment będzie zniszczony. Imperium religii i wielu fałszywych. Coś takiego jak w starożytności Babilon, tak teraz Babilon Wielki ma być zniszczony. Babilon Wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi, czyli Państwo zobaczą, to co pozłacane, to co posrebrzane i że ludziom się to i owo i tamto wydaje piękne, to dla Boga jest obrzydliwością. No, na zasadzie też i grobów pobielanych. Groby pobielane, powiedzmy, że są białe, błyszczące, wewnątrz smród strupich kości. A tutaj jest pozłacane, też piękne, też rodzaj grobów pobielanych. Babilon Wielki, matka obrzydliwości, siedzi jak królowa, wdową nie była, mówi, żałoby nie zaznam, czyli że tak cały czas te religie były od samego początku, no bo to przecież teokracja, to się brało od Jahwe. Potem uczynił szatan diabeł awatar religii prawdziwej, czyli takie różne religie, które mienią się, udają, oszukują, podszywają się. Dlaczego my tutaj dużo mówimy, proszę Państwa, o oszustwach Makryny Mieczysławskiej, o udawaniu, o podszywaniu się? No właśnie o to chodzi, że prawdziwej religii jako takiej to ze świecą szukać, a tego, co jest za dużo, tego, co jest za dużo, no to ludzie są ślepi. Jezus powiedział do faryzeuszy, ponieważ mówicie, że widzicie, przecież ślepi jesteście. I ludzie się patrzą, a nie widzą tej prawdy. Dlaczego? Bo nie znają prawdy w sensie Biblii, że nie znają Słowa Bożego, nie czytają i to jest odcięte. No, jak skazać, tak skazać. Że panie, ludzie jak te barany mają obcięte mają prawdy ze Słowa Bożego. Nikt Biblii nie kupuje, nie czyta, nawet tutaj gdzieś zniknął ten sklep, ulica Nowy Świat 40, brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne swego czasu. Ja tam biegałam strasznie, no ale teraz to przecież ja tutaj nie udzielam się tak bardzo w zborze, głosząc Słowo Boże, ale Świadkowie Jehowy właśnie się nie udzielają, chodząc po dołach, tylko jak przyjadą z Anglo-Ameryki Białystok, to najwyżej na przystanku, prawda? A to tu, a to tam. Ostatnia szansa. Daj posłuch prawdzie Słowa Bożego. Daj posłuch. Ostatnia szansa. 4 lipca 2016.